stuletniej historii TOPR, w jego kronikach zanotowano 21 śmiertelnych wypadków porażenia piorunem, ale o wiele więcej osób zostało rażonych piorunem i na szczęście nie zmarły, odniosły tylko bardziej lub mniej poważne obrażenia. Czyli to już jest sporo. Można powiedzieć, że 21 osób śmiertelnie rażonych w stosunku do prawie 900 śmiertelnych wypadków w Tatrach to niewiele, ale burze potencjalnie są niebezpieczne dlatego, że jedno uderzenie piorunem, na przykład w masyw Giewontu, tam gdzie gromadzi się wiele osób, może spowodować naprawdę masowy wypadek. To zjawisko burzy, która jest w Tatrach, jest dlatego bardzo poważnym i niebezpiecznym dla turystów, dlatego że o ile teraz można przewidzieć burzę, że burza nadejdzie po jej symptomach, natomiast nie można przewidzieć, w którym miejscu dokładnie uderzy piorun. Przyjmuje się, że najwięcej uderzeń piorunów, albo inaczej, do największej liczby wypadków porażenia piorunem doszło w obrębie szczytów czy grani, ale spowodowane jest to głównie tym, że właśnie w tamtych miejscach znajduje się najwięcej ludzi. Natomiast pioruny uderzają wszędzie, również poniżej, w miejscach, gdzie są cieki wodne, gdzie te pioruny są przyciągane. Burza jest to zjawisko meteorologiczne, które występuje wtedy, kiedy następuje wyładowanie ładunków elektrycznych między chmurami. Przeważnie jest to chmurze cumulonimbus, capillatus, jest to chmura ewidentnie burzowa. Ta chmura powstaje przez nagrzanie się dużych mas powietrza i ochładzanie w górnych warstwach atmosfery. Burze wszystkim wydawać by się mogło, że to tylko kwestia wiosny, wczesnego lata. Jednak oczywiście wtedy, kiedy jest bardzo ciepło, wtedy możemy się liczyć z burzami konwekcyjnymi. Natomiast generalnie przez cały rok mogą wystąpić te burze frontowe i to zarówno przy bardzo dobrej pogodzie, jak i takiej przychmurzonej, ciepłej, w momencie, kiedy na te ciepłe masy nasunie się nam bardzo szybki, podkreślam, zimny front. Jesteśmy w obserwatorium na Kasprowym Wierchu. Mamy tutaj dookoła góry, więc wyładowania atmosferyczne, które są, pioruny biją po prostu dookoła. Tak samo biją i na Świnicę, na Gerlach, a czy na Krywań, na Giewont i na Czerwone Wierchy. To są takie charakterystyczne punkty w Tatrach, gdzie to się po prostu pojawia. Zjawiska burzowe, które się wiążą z frontem, są niezależne od pory dnia. Natomiast zjawiska burzowe, które się wiążą z konwekcją, bardziej są skumulowane w południe i po południu. I w związku z tym poranne wyjście, ale poranne to znaczy nie 8-9, tylko skoro świt, uchroni nas przed byciem w tym najgorszym momencie w górach. Właściwie po południu my powinniśmy już schodzić do schroniska tam, gdzie jest bezpiecznie, tam, gdzie jesteśmy w odgromionym budynku. Najprostszym sposobem określenia odległości burzy od nas, który jesteśmy, jest pomnożenie 332 razy ilość sekund. To jest od błyskawicy do grzmotu. I najprościej, jeżeli pomnożymy to przez 3, wynosi to 1 km. I to można najprościej sobie określić, że odległość między błyskawicą a grzmotem, jeżeli wynosi 3 sekundy, to ta burza jest odległa od nas o 1 km. Jeśli chodzi o przygotowania do wyjścia w góry, to nie tylko zima, lato też wymaga odpowiedniej informacji. Musimy sięgnąć po prognozy pogody. Oczywiście dawniej nie było tak dokładnych źródeł. W tej chwili, jeżeli tylko mamy dostęp do internetu, przed wycieczką możemy się zorientować, czy w dany rejon, gdzie się udajemy, nadciąga jakiś front. Front, z którego mogą się stworzyć burze, czy warunki pogodowe sprzyjają powstawaniu komórek burzowych.
Prognozy pogody są to rzeczy, które po prostu trzeba śledzić. Na stronie pogodynka.pl jest szereg zakładek, na których możemy oglądać i patrzeć, czy na przykład te burze są gdzieś już w okolicach, bo to można sobie zobaczyć. Można zobaczyć, czy gdzieś są już opady deszczu, to na radarach można to popatrzeć. I tak samo można zobaczyć przemieszczające się, powiedzmy, chmury, ewentualnie pogodę tą, która jest na Kasprowym Wierchu. Miejsc, gdzie możemy się dowiedzieć o prognozę, o warunki, które w tym momencie są w górach i które zapewne będą, jest wiele. Wiele stron internetowych, a w samych górach, przy wejściach, w schroniskach, jeszcze istnieją monitory, na których jest wyświetlona bieżąca pogoda i wyświetlana jest prognoza na najbliższy tydzień, gdzie prawdopodobieństwo występowania burz też jest zaznaczone. W czasie burzy występują po prostu opady. Występuje opad przelotny, może być deszczu, deszczu ze śniegiem, gradu, krupy śnieżnej. To tutaj po prostu grad czasem jest wielkości gołębiego jajka. No, było czasem biało na Kasprowym Wierchu. W czasie burzy występuje też, towarzyszy bardzo silny wiatr i na to trzeba bardzo zwracać uwagę, będąc gdzieś bardzo wysoko, żeby nie spaść na przykład. Podczas samej wycieczki, jeżeli korzystamy z telefonów komórkowych, korzystamy z internetu, cały czas możemy śledzić to, co się dzieje na mapach synoptycznych, to, co się dzieje na mapach, które pokazują efekt działania radarów burzowych. A przede wszystkim obserwujemy meteo, obserwujemy to, co się dzieje wokół nas. Jest to trudne, jeżeli jesteśmy głęboko w dolinie, bo wtedy możemy zaobserwować tylko część, wycinek nieba. Natomiast już na grani możemy obserwować dokładnie to, co się dzieje dookoła, obserwować wiatr, czy jest spokojny, czy jest porwisty, czy od kierunku, z którego nadciąga porywisty wiatr, zbliżają się chmury, chmury typu cumulonimbus, czy powstaje pewien poziom chmur od spodu z rozbudowywanymi wierzchołkami do góry, bardzo wysokich chmur. No i oczywiście najważniejsza rzecz to odgłosy. Grzmot w górach słychać z bardzo, bardzo daleka. I teraz ten grzmot powinien być już ostrzeżeniem. Naprawdę lepiej jest zejść i mieć szansę powtórzenia tej wycieczki, niż uprzeć się, stwierdzić, że ten odgłos to tylko może spadające kamienie, iść na wycieczkę i potem nie mieć szansy już jej powtórzyć. Z burzą, z samym piorunem jest jedna sprawa, bo my widzimy. Drugą niebezpieczną i taką bardzo deprymującą, bardzo źle działającą na psychikę rzeczy są grzmoty, które w górach są zwielokrotniane poprzez odbijanie echa i ten ogromny huk no, działa bardzo destrukcyjnie. W takich wypadkach no, jakby naturalnym odruchem ludzi jest to, że z tych miejsc z burzy chcą uciekać w doliny. Ja przypominam sobie sprzed kilku lat taki wypadek podczas burzy. Turystka zbiegała z nadczarnego stawu nad Morskim Okiem w kierunku Morskiego Oka, chcąc zejść jak najniżej na dno doliny i tak szybko zbiegała, że poślizgnęła się, upadła tak nieszczęśliwie, że uderzyła głową w kamienie i zginęła. Czyli to jest też tutaj ta element paniki, tej destrukcji na naszą psychikę jest też bardzo niebezpieczny.
co należy zrobić, gdy jesteśmy w terenie wysokogórskim, a widzimy zbliżającą się burzę, słyszymy zbliżającą się burzę. Należałoby zawrócić, zmienić plany, zacząć schodzić w dół doliny, z grani, z wierzchołków. Im niżej, tym bezpieczniej. Oczywiście ucieczka paniczna przed burzą też jest niebezpieczna w terenie eksponowanym, przepaścistym. Należy to robić spokojnie. Ile zejdziemy, to nasze. Jeśli burza będzie szybsza niż nasze zejście do doliny i nadejdzie szybciej, to przerywamy schodzenie, musimy ją przeczekać w danym miejscu, w którym nas to zastało. I tu musimy wiedzieć o paru zasadach, które są ważne. Musimy się przygotować odpowiednim odzieniem. Kurtki, czapki, rękawice. To są ważne elementy, które będą zapobiegać wychłodzeniu. Nie powinniśmy przeczekiwać burzy w ciekach wodnych, w żlebach, w potoczkach. To są miejsca, po których może przepłynąć ładunek od pioruna, który gdzieś uderzył wyżej dalej. Jeśli jesteśmy na olej perci czy odcinkach ubezpieczonych łańcuchami, drabinkami, musimy też oddalić się od łańcucha, oddalić się od tych drabin. Potencjalnie takich miejsc podczas zagrożenia burzowego powinniśmy unikać. Przede wszystkim ze względu na łańcuch, który tworzy linię do przepływu elektrycznego, a po drugie formacja wklęsła, gdzie wiadomo, że padający podczas burzy deszcz będzie się zbierał, będzie tworzył ciek wodny, w którym również doskonale sobie będą spływać ładunki elektryczne po skalę, która jednak jest izolatorem. Jeśli jesteśmy gdzieś przy skale, w takim miejscu jak ja, to nie bliżej niż metr od skały. Nie bliżej. Jeśli nad nami jest skała, to zaleca się, żeby to było aż 3 metry. Nie stoimy w rozkroku, nie trzymamy się za ręce. Powinniśmy mieć złączone stopy razem, nie stać. Najlepiej kucnąć i nie w jednej grupie, tylko po prostu rozproszyć się. Jeśli by się coś złego stało, to nie będzie to porażenie całej grupy, ewentualnie jednego członka z tej grupy. Kwestia przygotowań to też jest odpowiedni ekwipunek, światło, ale przede wszystkim apteczka. Apteczka z folią NRC. Coś, co w sytuacji kryzysowej, kiedy ktoś koło nas będzie potrzebował pomocy, wtedy możemy wykorzystać jej zawartość. Czyli na pewno folia NRC, na pewno środki opatrunkowe i rzeczy, które pomogą nam być może prowadzić podstawowe zabiegi reanimacyjne. Często burza w Tatrach, w wysokich górach, oprócz deszczu, niesie ze sobą silne opady gradu. Robi się błyskawicznie bardzo zimno, osoby niezabezpieczone szybko się wychładzają. Jeśli już wybraliśmy dogodne miejsce, bezpieczne, z daleka od cieków, od łańcuchów, nie pod jakimiś okapami, powinniśmy odpowiednio się zachować. Stopy mieć złączone, należy przybrać pozycję embrionalną. Najlepiej odizolować się jeszcze od podłoża. Można to zrobić za pomocą liny, plecaka, rzeczy, które są w plecaku. Nie powinniśmy obawiać się używania telefonu komórkowego. Telefon komórkowy, jak się okazuje, nie jest niebezpieczny, nie ściąga piorunów, nie jonizuje tak bardzo powietrza, aby od nas ten ładunek przeskoczył. Natomiast po wyładowaniu gdzieś odległym, włączony telefon może się zepsuć. Komórki przede wszystkim powinniśmy chronić po to, żeby mieć możliwość sięgnięcia po jakieś medium komunikacyjne w sytuacji, kiedy nastąpi jakaś kryzysowa sytuacja. Można wyłączyć komórkę, schować ją do woreczka, odłożyć na bok. Oczywiście najlepiej byłoby jeszcze wyciągnąć baterię, co ochroni przed ewentualnym zamoczeniem i zwarciami. Jeśli mamy więcej metalowych przedmiotów w plecaku, można je odsunąć nieco od siebie. One nie będą ściągały pioruna, nie będą tym inicjatorem. Natomiast gdyby gdzieś przepływał ten resztkowy ładunek, to nie poparzymy się od tych przedmiotów metalowych. I
Jeśli jesteśmy już w dolinie i w równomiernym, gęstym lesie, właściwie możemy się czuć bardziej bezpiecznie. Jeśli jesteśmy na jakiejś polanie tatrzańskiej, gdzie stoją samotne drzewa lub grupy drzew, nie powinniśmy tych drzew wykorzystywać jako schronienie przed deszczem. Ochrona przed deszczem to są nasze ubrania goryteksowe. Natomiast drzewa powinniśmy jak najdalej omijać, takie pojedyncze, gdyż one też stanowią jakieś zagrożenie. Widziałem taką sytuację, że piorun uderzył w dość grubą jodłę, która stała 10 metrów od domu i odłupał wzdłuż całej wysokości tej około 30-metrowej jodły, odłupał pas drewna grubości około 5 cm i tu kawałki takie po 5 metrów nawet niektóre miały, szerokości 20 cm. Jeden z tych kawałków, 5-metrowy kawałek drewna jodłowego, wbił się w szczyt dachu sąsiedniego domu, który tam stał 10 metrów od tej jodły i wystawał tak na 2 metry z dachu. Także siła jest ogromna i schronienie pod drzewem nie jest dobrym pomysłem. Zawsze jest ryzyko, że jeśli piorun drzewo trafi, to taką szczapą drewna możemy zostać poważnie poturbowani. Więc takie drzewo jak to, szeroka korona, wydawać by się mogła doskonałym schronieniem przy burzy przed deszczem. Przez to, że to jest jedno samotne drzewo, to ono może stać się potencjalnym miejscem trafienia pioruna i w związku z tym nie powinniśmy znajdować się w bliskim sąsiedztwie drzewa. Możemy skorzystać z tego, że to drzewo będzie nam tworzyć rodzaj odgromu i znaleźć się gdzieś wokoło korony, korzystając z odzieży jako ochrony przed deszczem, a z drzewa oddalonego od siebie jako piorunochrona. Szałasy w czasie burzy nie stanowią dobrego schronienia. Jedynie pełne bezpieczeństwo zapewniają budynki, które są odgromione, na przykład tatrzańskie schroniska. Szałas może nam służyć jedynie w czasie deszczu, jako ochrona przed deszczem, tym bardziej, że tatrzańskie szałasy mają tutaj duże okapy, łatwo się schować. Natomiast w czasie burzy absolutnie nie polecamy, żeby chować się, przytulać do tych pięknych skądinąd szałasów. Osobnym tematem są wspinacze, których dosięgła burza podczas wspinania. Jeśli widzą oznaki zbliżającej się burzy, oczywiście oni wiedzą, że też należy się wycofywać. W terenie stromym zaczynają zjeżdżać, ale gdy jest burza bardzo blisko, niestety powinni przestać wykonywać zjazdów, bo liny, po których zjeżdżają, są takimi właśnie ciągami, po których może przejść wyładowanie i porazić ich. Wtedy należy przerwać zjazdy, też przetrwać, przeczekać to najgorsze na jakiejś półeczce. Tak należy założyć punkt asekuracyjny, żeby się znajdował poniżej wspinaczy. Nie za długi, powiedzmy 1,5 metra, ale poniżej nas. Tak samo pozycja embrionalna, skulona, z daleka od skały, starać się odizolować od podłoża. Gdy nadchodzi burza, a jesteśmy w pobliżu otworu jaskini, powinniśmy wiedzieć też o tym, że to nie jest dobre miejsce na schronienie. W 1937 roku, dokładnie 15 sierpnia, piorun uderzył w masyw Giewontu i w wyniku śmiertelnego porażenia zmarły od razu 4 osoby, a 13 zostało mniej lub ciężej rannych. Do podobnego wypadku doszło 15 sierpnia 1939 roku w masywie Świnicy, kiedy to piorun raził śmiertelnie 6 osób, a kilka zostało rażonych piorunem. Jeżeli dojdzie do porażenia osoby z naszej grupy lub jeżeli najdziemy na taką sytuację, że osoba została porażona, powinniśmy zapamiętać prosty schemat, ponieważ jako laicy tak naprawdę nie mamy tutaj wiele do zrobienia, ale te rzeczy, które mamy do zrobienia, są bardzo istotne. Tak? Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy ta osoba leży w bezpiecznym miejscu. Tak jak mówiłem, ona nas nie porazi, ale ona mogła po porażeniu
upaść gdzieś w stromy teren, z którego może dalej spaść. Może być w terenie, gdzie na przykład lecą kamienie z góry. No i pamiętajmy, że piorun może uderzyć powtórnie w to samo miejsce. Więc przed podejściem musimy zapewnić sobie i tej osobie odpowiednie bezpieczeństwo. Jeżeli uznamy, że jest bezpiecznie, możemy do tej osoby podejść. Podchodzimy i sprawdzamy, czy ta osoba jest przytomna. To, czy ona jest przytomna, czy nie, jest dość istotne, ponieważ w sytuacji, kiedy ta osoba będzie nieprzytomna, będziemy musieli podjąć pewne czynności, które są konieczne do tego, ażeby ona przeżyła. Jeżeli ona jest przytomna, to fajnie, to dobrze. Sytuacja jest troszkę lepsza, ale na tym nasze działania się nie kończą. Każda osoba porażona przez piorun, niezależnie od tego, jakie to porażenie niesie konsekwencje, taka osoba powinna być hospitalizowana. Ona musi trafić do szpitala, muszą zostać zrobione odpowiednie badania. Dlaczego należy dzwonić po pomoc po sprawdzeniu, czy ta osoba jest przytomna, czy nie? To jest dość istotne z tego względu, że służby, które będą do nas, które będą udzielały pomocy, one powinny wiedzieć, co się na miejscu wypadku zdarzyło, tak? Czyli pomoc wzywamy po wstępnym rozpoznaniu. Kiedy dzwonimy do służb ratunkowych i wzywamy pomoc, dobrze jest pamiętać o pewnych rzeczach, tak? Czyli przede wszystkim trzeba rozmawiać spokojnie. Nie możemy chaotycznie krzyczeć do sławki tego, co my chcemy powiedzieć, tylko dzwonimy, najlepiej się jest przedstawić, bo to jakby nas uwiarygadnia, i mówimy, co się stało. Czyli piorun poraził ludzi, dajmy na to w rejonie Ornaku, nie wiem, pomiędzy Kasprowym a Giewontem. W zależności, jak dobrze topografię znamy, podajemy informacje. I teraz już rola jest tej osoby, która odbiera informacje, żeby odpowiedni wywiad zebrać. Ona zada nam pytania, które jej pozwolą uzyskać informacje, gdzie to się stało, co się stało, jakie środki są potrzebne i tak dalej. Jeżeli pacjent jest przytomny, my jako laicy możemy się ograniczyć do tego, aby kontrolować ten stan, czy on się utrzymuje, czy pogarsza, kontrolować, czy ten pacjent oddycha w dalszym ciągu, chronić go przed wychłodzeniem i ewentualnie zaopatrzyć rany i obrażenia, które powstały w wyniku upadku. Kontrolować stan pacjenta, chronić go przed wychłodzeniem, ponieważ często jeszcze do tego pada deszcz, i czekać na pomoc. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, to znaczy nie możemy nawiązać z nim kontaktu, bo dla nas to będzie nieprzytomny, musimy sprawdzić, czy ten pacjent oddycha. Jeżeli pacjent oddycha, postępujemy podobnie jak w przypadku osoby przytomnej, tak? Czyli kontrolujemy ten oddech, chronimy przed wychłodzeniem i czekamy na służby. Jeżeli pacjent nie oddycha, musimy rozpocząć odpowiednie czynności zapewniające zastępczy oddech i krążenie. W tym celu należy zaglądnąć do buzi, czy nie ma nic, co mogłoby tą niedrożność powodować, czyli nie wiem, krew, jakieś części jedzenia. Jeżeli są, usuwamy je palcem. U tak udrożnionego pacjenta przykładamy policzek do buzi. Staramy się wyczuć, czy ruch powietrza, usłyszeć szmery oddechowe. Patrzymy na klatkę piersiową, czy się unosi. W ten sposób sprawdzamy oddech przez 10 sekund. Jeżeli w ciągu tych 10 sekund nie usłyszymy żadnego oddechu, musimy rozpocząć akcję sztucznego masażu serca. W tym celu rozpinamy ubranie, kładziemy ręce na połowie klatki piersiowej i naciskamy 30 razy. Po 30 uciśnięciach musimy wykonać 2 sztuczne wdechy, czyli z powrotem udrażniamy drogi oddechowe, zaciskamy nos pacjenta, swoimi ustami obejmujemy jego usta i wykonujemy 2 wdechy. Po tych wdechach znowu rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej. Ten cykl
uciśnięć i wdechów, uciśnięć i wdechów. Powinniśmy prowadzić do momentu, aż przyjadą odpowiednie służby. Może się również zdarzyć taka sytuacja, że w wyniku naszych działań zostanie przywrócona prawidłowa akcja serca i oddychaniu tego pacjenta. Jest na to duża szansa, jeżeli te podstawowe zabiegi reanimacyjne, czyli masaż serca i sztuczne oddychanie, zaczynamy szybko. Jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia i w momencie, zaraz po utracie przytomności, zaczynamy z tym pacjentem działać, mamy duże szanse na powrót pełny akcji serca, oddychania i jeszcze świadomości. Wtedy też możemy przestać, tak? Czyli jeżeli pacjent zacznie nam wykonywać spontaniczne ruchy albo podczas wdechu poczujemy, że on sam próbuje oddychać, wtedy możemy przestać. Turysta czy taternik niewiele może zrobić dla swojego bezpieczeństwa bezpośrednio podczas burzy. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zaplanować te swoje wyjścia, aby być odpowiednio do tego przygotowanym, aby posiadać odpowiednią szeroką wiedzę. Ja tutaj zachęcam zwłaszcza młodych ludzi do tego, aby poszerzali swoje horyzonty, zainteresowali się meteorologią. To w przyszłości z pewnością pozwoli im unikać tych zagrożeń związanych z burzami, ale nie tylko, również z zagrożeniem lawinowym i z innymi zagrożeniami występującymi na przykład w górach wysokich. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od ludzi, którzy wyruszają w góry, a bezpieczeństwo to tak naprawdę umiejętność przewidywania. Czyli będziemy odpowiednio wcześnie podejmować właściwe decyzje, to z pewnością będziemy w tych górach czuli się bezpiecznie.